Głównym narzędziem w branży lakiernictwa artystycznego jest narzędzie, które się nazywa areograf. Jest to zminiaturyzowany i bardzo precyzyjny pistolet lakierniczy, dzięki zastosowaniu różnych ciśnień, różnych dysz, o rozpiętości w średnicach, dajmy na to 0,18 do 0,5 mm średnicy dyszy, daje nam bardzo dużą precyzję w wykonywaniu prac, czy to na zbiorniku motocyklowym, czy na przykład na tym na kasku. I tutaj zademonstruję, na czym to polega. Areograf umożliwia nam nakładanie cienkich linii, na przykład powiedzmy jak długopisem, od, powiedzmy, tu jest najmniejsza dysza, jaka jest możliwa, tam 0,18, i poprzez naciśnięcie spustu powietrze przechodzi przez narzędzie. Im bardziej wychylam przepustnicę do tyłu, igła się odsuwa, przepuszcza więcej farby, na maksymalnym wychyleniu daje nam taką możliwość. To jest najmniejsza dysza. Przy większej ta linia jest dużo szersza. Dzięki temu narzędziu można przede wszystkim... Samo narzędzie też nie jest wystarczające, bo tutaj oczywiście musimy zastosować szereg technik, czy związanych, opartych o szablony, półszablony, bądź jakieś inne techniki, bo głównie ten gradient czasami jest pożądany, a czasami nam przeszkadza. I pokażę, w czym rzecz. Na przykład, posługując się, nie wiem, zwykłą taśmą, zaprezentuję takie coś. Jeżeli można, zróbmy zbliżenie z góry. Robimy kulę, która będzie... Ja sobie... Możemy zrobić taką kulę od szablonu, ale ja tutaj tak na szybko zrobię to od taśmy lakierniczej. I mamy taką kulkę, prawda? Sam areograf, gdybyśmy tak chcieli zrobić taką kulkę, no nie da nam tego efektu, prawda? No to jest... No, niebo a ziemia, prawda? Tutaj jeszcze w tym przypadku możemy teraz samym narzędziem zrobić efekt, powiedzmy, światło nam pada z tej strony, zrobić jakiś tam cień, który nadaje jakiś tam efekt trójwymiarowości i przypomina już praktycznie to realną kulę, prawda? Tak samo przy technice, na przykład, ja pozwolę sobie jeden szablon przy technikach na tak zwanych półszablonach są to krzywiki do wykonywania grafik, które mają przypominać dym bądź płomienie. Tutaj musielibyśmy przejść na inne kolory, ale na przykład dzięki takim krzywikom, powiedzmy, możemy się nimi jakoś tam posiłkować. I robiąc jakieś łuki, które gdzieś tam sobie zapoczątkujemy, tak budujemy płomień, opierając się na przykład o kolory czerwone, transparenty czerwone połączone z żółtym i jeszcze na czarnym tle, można zbudować naprawdę realistyczny płomień, który no, wygląda jak prawdziwy ogień, prawda? W areografii, oprócz samych areografów, stosuje się też techniki nakładania farby gąbką, różnymi materiałami. No, dowolność, no, ogranicza nas jedynie wyobraźnia, co w połączeniu z tych wszystkich technik można robić naprawdę fajne prace, gdzie teraz najwięcej takich oryginalnych tematów graficznych jest wykorzystywanych w tematykach motocykli customowych, czy samochodów customowych, i to teraz, że tak powiem, robi fajną robotę. Dziękuję bardzo.